Jeśli lubisz po nocy dać buziaka w szyję swoim znajomym, to V-Rising będzie grą dla Ciebie. Po dwóch latach we wczesnym dostępie w końcu mamy premierę gry. Jest to gra akcji survivalowa dookoła wampirów i takiego bardzo fajnego gotyckiego klimatu. Będę ogrywać grę przez kilka kolejnych dni na moim streamie, a od twórców dostałem już nawet wcześniejszy dostęp, aby pokazać Wam tę recenzję wcześniej. Dziękuję więc bardzo Stanowek Studios za tę okazję. Moja opinia i recenzja nie będzie zawierała żadnych takich większych spoilerów, a zwłaszcza zawartości końcowej fazy gry, żadnych tutaj bossów, tłumaczenia mechanik i tak dalej. Nie jest to taki typowy kondyciowy poradnik, tylko też taki film informacyjny, bo będą osoby, zawsze przychodzić się pytać, co to za gra, ej w co grasz, w co co grasz, No to macie właśnie filmik, co będę grał przez kolejne dni. Tak jak mówiłem, Virizing to jest survivalowa gra akcji. Która jest szczerze bardzo unikatowa. Możemy tutaj zarówno bawić się spokojnie, przemierzając otwarty świat, ale też wejść na serwer PvP i walczyć o przetrwanie nawet z 40 innymi osobami. Gra naprawdę doskonale łączy ze sobą to PvE i PvP, więc na pewno trafi w gusta każdego. Sam osobiście właśnie nie jestem fanem PvP, wiele razy to pokazywałem, mówiłem, więc akurat tej części gry nie będę aż tak dużo tykał. Ale słyszałem dużo dobrego na ten temat, no i po prostu kiedyś może w jakimś takim mniejszym, skromnym gronie bym się pobawił. Pomówmy sobie też jednak trochę o grze. Jesteśmy właśnie wampirem, budzimy się w starożytnej krypcie, no i po prostu wyruszamy w świat. Jak to wampir musimy unikać światła, żywić się krwią, ale to co będzie dla nas najważniejsze, no to zbudowanie własnego zamku i stworzenie potężnego bohatera. Ja tutaj głównie właśnie będę pokazywać to, jak grałem sobie solo, ale gra jest naprawdę najlepsza w koopie, albo w jakiejś tutaj większej społeczności. Dzisiaj, jakby ogrywał grę na streamie, to właśnie będzie to dobre miejsce, by sobie kogoś poszukać i zacząć z nim wspólną przygodę. I tak trochę będę skakać od tematu do, do tematu, ale właśnie to co mi się na najbardziej podoba i co muszę wam powiedzieć, no to walka, walka i bossy, i tak właśnie o bossach nie będę mówił zbyt dużo, tutaj pokażę wam tylko w tle jakieś tam parę początkowych walk, tak po prostu, właśnie system walki, system broni, zdolności, to wszystko to jest tak dobrze zrobione, to jest tak przyjemnie zrobione. Podczas walki, właśnie zamieniając ze za sobą różne oręże, aby inaczej się poruszać, atakować na innym, na innym obszarze, doskakiwać, odskakiwać, jest to po prostu bardzo dobra gra reakcji. I to też rozumiem, że jest główny powód, dla którego ludziom tak to PvP się podoba. No bo tutaj też skill ma duże znaczenie. Tak, właśnie lekko podchodząc do tych bossów, nie chcę tutaj wam tak zbyt dużo mówić, ale jeśli jesteśmy dobrzy, jeśli mamy skilla. To też nie mamy tutaj aż takiej liniowej progresji. Możemy sobie pójść na jakiegoś bossa wcześniej, jeśli wiemy jak, jak z nim walczyć, żeby wydropić z niego dany item, daną broń, daną moc i mieć przewagę nad innymi. Albo mieć dostęp do właśnie tej rzeczy, którą lubimy najbardziej. Na przykład ja bardzo lubię ten taki pocisk na ziemi, który wystrzeliwuje chaosem i wybucha, a wygląda on niesamowicie. Pozwala też do mojego buildu dodać bardzo fajny obszar działania Jeśli jednak macie problem z progresją i też jak sobie zaczynacie spokojnie To po prostu wystarczy patrzeć na górę lewo ekranu, mamy taki samouczek Raczej po prostu kolejny cel działania, który mamy zrobić, aby się dalej rozwijać To na czym będziecie musieli się skupić to też budowanie własnego zamku Ja uwielbiam takie rzeczy, tak właśnie jak w jakimś walheimie. Tutaj grę też dużo porównuje się do Rasta. Bliżej jej do dorasta niż do Valheim'a z tym właśnie elementem PVP. PVP jest oczywiście opcjonalnie, możecie grać sobie na przykład na swoim serwerze, na swoim świecie, więc wtedy nie macie innych graczy dookoła. Budowanie sobie swojego zamku, mamy dużo różnych sposobów na, na rozwijanie tego. Jeśli gracie PVP, to możecie raidować swoje zamki, ktoś może się wkraść do zamku, ukraść swoje materiały, to może właśnie komuś je ukraść. Ja bardziej właśnie bym patrzył o takim wspólnym graniu. Tutaj ciągle coś idzie w stronę tego PVP, ale takie spokojniejsze granie też jest przyjemne. A przynajmniej mi się podobało. I w sumie tak jak mówiłem, wam zostawiam dużo do odkrycia Mogę tutaj wspomnieć właśnie o jakichś rodzajach krwi, więzieniu ludzi, tworzenie własnych sług, napadach na karawany ze skarbami Jest tego bardzo, bardzo dużo, no i też cały świat, jest ogromny świat do odkrycia Którego ja nie odkryłem nawet w połowie, testując grę wcześniej, więc będzie naprawdę też sporo do odkrywania, sporo do zabawy na streamie A jeśli gra wam się podoba i chcecie ją kupić, to macie link w opisie do strony na steamie Gra jest też do uślistowania na PlayStation i tutaj też jedna rzecz, z którą czasami ktoś tam się negatywnie spotyka, bo ogółem gra ma bardzo pozytywne recenzje, gra ma bardzo, bardzo dobre recenzje, ale czasami ktoś się przestraszy jak widzi DLC. Mamy tutaj DLC, Gra co pierwiej wychodzi z i tutaj w sumie, czemu gram co dopiero premierę i już ma jakieś DLC? To są po prostu skórki. Chcecie tam mieć jakiegoś wilka, który się świeci, albo coś w tym stylu. Albo tam w sumie nawet nie świeci, tylko ma, ma takie właśnie bardziej pasy czerwone, czy coś w tym stylu. Gra jest z małego studia, jest dość tania, i to ile nam daje rozrywki, to zdecydowanie jest warta tej ceny. Mam nadzieję, że gierka wam się spodoba, jeśli byście potrzebowali jakichś innych filmów, to oczywiście piszcie w komentarzach jakiś taki poradnik typowy, conditionowy, czy byście chcieli odnośnie gry. Na sam początek to tak jak mówiłem, co nie, wbijacie do gry, farmicie sobie materiały, poznajecie świat, traktujecie trochę tak jak właśnie taki bardziej survival w stylu Valheim'a, a co dopiero jak już macie troszeczkę większe doświadczenie, to polecam pójść na PvP. Jeśli od razu będziecie wjeżdżać szeroko, no to gra was wyjaśni. Zwłaszcza, że teraz na premierę dodali tryb brutalny trudności. Gra będzie naprawdę bardzo ciężka, jeśli będziecie ją lekceważyć. Szybko was wyjaśni. Ja sam najprawdopodobniej zajmę się spokojnie właśnie jakimś takim farmieniem, budowaniem. Ja bardzo lubię tak w takich grze się nawet trochę odprężyć. Wiem, że to jest gra akcji. Wiem, że tutaj przychodzimy na mordobicie. Ale właśnie te takie elementy, oprócz mordobicia, że możemy sobie zrobić ten zamek, możemy sobie tutaj coś pobudować, pościnać drzewka, pokombinować, pokolorować. Kurde, lubię to. Lubię to, bardzo to lubię. Akurat nie miałem czasu się temu poświęcić teraz, jak testowałem grę wcześniej przed premierą, więc już na premierę wejdę i zbuduję jakiś fajny zamek. Jak będzie spore zainteresowanie, to może zrobiłem jakiś serwer dla widzów, więc też oczywiście nam po raz kolejny, podajcie na Twitcha. A jeśli chodzi o dalej Diablo, no to jak najbardziej, poradniki się robią. Radniki na start, na levelowanie, buildy, resztę bossów wszystko to wszystko będzie w tle. Więc na spokojnie, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Hej o, bye bye, papa, pa. cześć. Hej.